zarówno jak i całej społeczności, aby był wolny z wykorzystanych szans, wyłonionych nadziei. I życzę wszystkiego najlepszego. Także dzisiaj zapraszam do współpracy. Myślę, że przez te ostatnie lata dobrze nam się współpracowało. O zakresie zadań, jakie mamy w planie, będę mówiła dopiero, jeżeli się już powiecie, konstytuujemy. Póki co jeszcze raz serdecznie dziękuję, gratuluję i życzę Wam dużo trwałości, bo 5 lat jest dużo. Można pozałatwiać, zaplanować już w ciągu 5 lat dużo spraw pozałatwiać. Ja chciałam tylko Państwa poinformować, że jeżeli chodzi o wybory do powiatu, serdecznie dziękuję wszystkim za oddane mi zaufanie. Będę się starała, żeby to zaufanie nie zawieść Państwa, bo to jest duża radość, ale też bardzo duża odpowiedzialność i zobowiązanie. Do rady wygrało powiatu, wygrało PSL. Mamy 9 radnych z PSL-u, 8 radnych jest z Prawa i Sprawiedliwości, 5 radnych ze wspólnoty, to jest taka wspólnota dla powiatu samorządowa, 2 radnych mamy porozumienie dla powiatu od pana Kudzika, pan Kudzik był kiedyś starostą, tego zapewne Państwo pamiętacie. I 1 radny jest z koalicji Platforma plus Nowoczesna z gminy Blachownia. Koalicję tworzy PSL. Także do jutra dożyjemy, wszystko będzie dobrze, ukonstytuuje się, to ja Państwa na następnej sesji poinformuję. Dziękuję. Panie Magdo,
My też bardzo serdecznie gratulujemy wyboru. Wiemy, że tak, przypuszczamy, że tak jak było w poprzednich kadencjach, wybudowała Pani tu 28 km dróg na terenie na naszego powiatu. Teraz mamy kadencję dłuższą, to Pani powtórzy. No. Także chcielibyśmy, żeby to było 28 km. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Ktoś jeszcze? Nie widzę. Dziękuję wszystkim za przybycie i po wypełnieniu porządku obrad zamykam pierwszą sesję Rady Gminy Lerów 8. kadencji. Dziękuję panu.